Czemu tęsknisz za narcyzem? Co takiego wyjątkowego, wspaniałego było w narcyzie? Za czym tęsknisz? Co narcyz dla ciebie zrobił? Zastanów się nad tym, wypisz sobie plusy i minusy. Nikt nie będzie zaprzeczał, że były też dobre momenty, tylko to nie oznacza, że narcyz w ogólnym rozrachunku jest dobrą osobą. Okłamywał cię, odgrywał swoją rolę, wykorzystywał cię, manipulował, świadomie okłamywał, stosował gaslighting, grał z tobą w różne gierki umysłowe. To nie jest dobra osoba. Nie dbało o ciebie, nie zależało mu na tym, jak się czujesz. Nie obchodziły go twoje potrzeby, twoje oczekiwania. Jeśli komuś na tobie zależy. To nie będzie się znęcać, nie będzie cię zdradzać, nie będzie cię odrzucać i blokować, nie będzie się na tobie wyżywać. Narcyzowi nie zależało na tym, żeby się porozumieć, nie chciał kompromisu, chciał zawsze postawić na swoim, chciał z tobą wygrać. Narcyz skupia się tylko i wyłącznie na sobie. Wszystko kręci się wokół niego. Za czym tak naprawdę tęsknisz? Za iluzją? Narcyz nie jest prawdziwą osobą, nie jest autentyczny, nie jest taki jak ty, nie jest taki jak normalni ludzie i nigdy taki nie będzie. To, co miał w sobie, już dostałeś. Dostałeś iluzję i przemoc. Narcyz nie może ci niczego więcej zaoferować. Tęsknisz za iluzją czy za przemocą? Za czym tak naprawdę tęsknisz? Zadaj sobie to pytanie. Może tęsknisz za dobrymi chwilami, może nic takiego nie dzieje się w Twoim życiu. To się zmieni, ale nie zmieni się samo. Musisz zrobić w tym kierunku pierwszy krok. Narcyz będzie tylko marnować Twój czas, może zmarnować Twoje życie. Nie odzyskasz tego czasu. Ale możesz nie stracić więcej. Jeśli ktoś nie pokazuje ci, że naprawdę mu zależy, to pozbądź się takiej osoby ze swojego życia im szybciej, tym lepiej. Nie chcesz mieć do czynienia z ludźmi, którzy cię wykorzystują, marnują Twój czas i niszczą Twoje życie. Umów się, na prywatne sesje napisz na autentyczni 23 małpgmail.com polub Skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.